Cześć! W poprzednich odcinkach opowiadałam Wam o możliwościach osteopatii w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Dzisiaj przyszedł czas na trzeci trymestr, który stanowi zakończenie ciążowej przygody. Postaram się przybliżyć Wam najczęstsze dolegliwości, z jakimi możecie się mierzyć w przeciągu trzeciego trymestru, ale przede wszystkim skupię się na osteopatii w kontekście przygotowania mamy i dziecka do porodu. Trzeci trymestr ciąży trwa planowo od 29 do 40-41 tygodnia. Ten czas oczywiście może ulec zmianie, bo tylko 4% ciąż zakończonych jest w terminie. Zdarza się, że ciąża rozwiązuje się szybciej. Niekiedy może dojść do przedwczesnej akcji porodowej lub z decyzji położników ginekologów ciąża zostaje rozwiązana szybciej ze względu na stan dziecka. Jeżeli mama odczuwa przedwczesne skurcze, a jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na poród i jest pod stałą opieką lekarza, my jako osteopaci, pracując z nią na układzie autonomicznym, hormonalnym, obniżając poziom stresu, możemy zapobiec i zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu. Pamiętajmy, że zgodnie z publikacjami dopuszczalna liczba skurczów w ciągu doby wynosi maksymalnie 10. I każde odchylenia należy skonsultować ze swoim położnikiem. Co dzieje się w ciele na tym etapie ciąży? Przykładowe zmiany, które omówiłam w poprzednim odcinku dotyczącym drugiego trymestru, jak zmiana postawy ciała, zwiększenie wagi, dolegliwości mrowienia i drętwienia kończyn, obciążenie stawów wciąż się utrzymują, a niektóre z nich mogą jeszcze bardziej dać o sobie znać. Postawa zmienia się. Brzuszek coraz bardziej ciągnie do przodu, zwiększają się krzywizny kręgosłupa. W efekcie zmiany posturalne mogą powodować bóle w obrębie szyi, kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, a niekiedy również bóle kulszowe. W szczególności takie dolegliwości mogą nasilać się u kobiet, które zrezygnowały z aktywności fizycznej lub miały zbyt słabe i wiotkie mięśnie. Podczas konsultacji osteopatycznej przygotowujemy mamę do rozwiązania. Kontynuujemy pracę na zbalansowaniu układu oddechowego, krążeniowego, nerwowego oraz na poziomie trzewi. Wykorzystując delikatne, bezinwazyjne techniki osteopatyczne, balansujemy napięcia na macicy, równoważymy cały aspekt strukturalny, miednicę, kręgosłup. Badamy jakość płynów w obrębie miednicy pod kątem ciśnienia przepływu, przekrwień lub blokad. Pracujemy na wszystkich przeponach, uwalniając je. Sprawdzamy napięcia na miednicy i macicy, balansujemy układ współczulny i przywspółczulny. Eliminujemy wszystkie dolegliwości bólowe. Tak jak wspomniałam w jednym z pierwszych odcinków tej serii, osteopata ma możliwość wspomóc obrót dziecka w łonie matki. Na czym polega osteopatyczny obrót? Obrót w większości z nas może kojarzyć się z potrzebą użycia siły zewnętrznej, z mechaniczną ingerencją. W osteopatii nie na tym to polega i nie tak to wygląda. W terapii osteopatycznej, jeżeli wiemy, że dziecko jest ułożone pośladkowo czy poprzecznie, czyli niewłaściwie do porodu naturalnego, możemy spróbować zrobić mu miejsce w brzuchu mamy, uwalniając niepotrzebne napięcia w jej ciele. Sam obrót ostatecznie będzie zależał już tylko od dziecka. Jeżeli zechce, wykona ten obrót. Jeżeli nadal, mimo terapii, mama będzie miała za dużo napięć w swoim ciele lub zaistnieją inne niekorzystne czynniki wewnętrzne, takie jak na przykład zbyt krótka pępowina, dziecko pozostanie w pozycji komfortowej i bezpiecznej dla siebie. Osteopatia podczas ciąży ma na celu przywrócenie optymalnego ustawienia i przywrócenie prawidłowej mobilności wszystkich struktur. Wszystkie techniki wykorzystywane w gabinecie są dostosowane do komfortu pacjenta i do jego indywidualnych potrzeb. Osteopatia położnicza pozwala utrzymać harmonię i balans w organizmie kobiety ciężarnej, a także wspomaga ją w przygotowaniach do porodu. Jako osteopatka prowadząca pacjentki w ciąży od początku do samego porodu, staram się przez cały okres lub na poszczególnych etapach ciąży edukować swoje pacjentki o tym, co je czeka, w jaki sposób się do tego przygotować, jak radzić sobie tuż po porodzie, kiedy zgłosić się na kolejną wizytę. Uważam, że jest to bardzo ważne
w szczególności w przypadku kobiet, które po raz pierwszy staną się mamami. Edukacja mam przed porodem, nauczenie ich odpowiednich technik wspomagających, takich jak dbanie o krocze, masaż krocza, ćwiczenia oddechowe czy nauka przyjmowania odpowiednich pozycji odciążających, może spowodować, że poród naturalny będzie dużo łatwiejszy. Uważam, że równie istotne jak przygotowanie do porodu jest wyedukowanie mamy na temat tego, co może się wydarzyć w czasie połogu. W literaturze połóg określany jest jako czwarty trymestr ciąży. Podczas wizyty staram się uprzedzić mamę, jak może wyglądać połóg. Co jest fajne, co może być uciążliwe, jak od pierwszych dni działać ze swoim ciałem, co robić, czego nie robić, jak sobie ogólnie radzić. Czy warto korzystać z konsultacji osteopatycznej, czy nie? W jaki sposób możemy pomóc z blizną? W jaki sposób sama może nad nią pracować w warunkach domowych? Mam nadzieję, że ten odcinek rozwiał część Waszych wątpliwości, dodał Wam pewności i poszerzył Waszą wiedzę. W kolejnym odcinku opowiem o tym, co się dzieje po porodzie. Porozmawiamy o połogu, o jego cieniach i blaskach. Do zobaczenia!